Well, good evening, everybody. Dobry wieczór wszystkim. Good evening, everybody. Dobry wieczór. Hello. Halo, żyjecie? Can you wave? Do you wave here? Możecie pomachać? Okay, good. Tak się robi w Polsce. I want to ask you this evening in our first time together to think different. Chciałbym was poprosić dzisiejszego wieczoru na naszym pierwszym spotkaniu, abyście pomyśleli inaczej. When I say the words, and I don't know how they translate in Polish, when I say the words think different, is it familiar to you at all? Gdy mówię słowa myśl inaczej, czy to jest jakieś znajome dla was? It is one of the most popular worldwide slogans for a company in all the world. Jest to pewien slogan jednej z najbardziej popularnych spółek na całym świecie. Raise your hand if you know this slogan in this company. Kto zna to powiedzenie tej firmy? Anybody? Myśl inaczej. Kto zna? Nobody? I'm going to reach in my pocket. Ja wyciągnę sobie coś tutaj z kieszonki. And I'm going to pull something out. Wyciągnę coś. Are you familiar with this? Wiecie co to jest? What is it? It's a phone, they're saying. It's not just a phone. To nie jest po prostu telefon. No, it's not just a phone. To nie jest telefon. It is the iPhone. To jest ten telefon, to jest iPhone. Are you impressed with it? Jesteście pod wrażeniem tym telefonem? It's just a technological device, that's all. Oczywiście to jest tylko pewien sprzęt, pewne urządzenie. But you should be impressed with it somewhat because it has a very important link to Poland. Ale powinniście być troszeczkę pod wrażeniem właśnie tym urządzeniem, ponieważ ono w jakiś sposób jest powiązane z Polską. What is the link between the iPhone and Poland? Jakie jest to połączenie? Historically. Historyczne pomiędzy iPhone'em a Polską. We can approach it from a different angle now. Dobrze. Let me ask you another question. Zadam wam inne pytanie, jeszcze raz. Who is the person in the world who is Polish, who has had more influence to make the world think different than any other person? Kto jest Polakiem, sprawił i wywarł taki wpływ na świat, że ludzie zaczęli myśleć inaczej. Copernicus. Copernicus, tak. Kopernik, oczywiście. Probably Mikołaj Kopernik. Copernicus. Okay, who's number two? Dobrze, pewnie on. A kto jest numerem dwa? Who is number two? Kto jest tą drugą osobą, która wywarła wpływ na ludzi? John Paul II. No. Nie, nie. No. Nie. No. How about Stephen Wozniak? A co ze Stefanem Woźniakiem? Wiecie, kto to jest? Stephen Wozniak. Do you know who he is? Wiecie, kto to jest? He's one of the co-founders of Apple. Thank you. Dziękuję. One of the co-founders of Apple Corporation. Był jednym ze współzałożycieli spółki Apple. Back in the 1970s. W 1970-tych latach. In a small garage. W małym garażu. They pulled the car out. Oczywiście nie było tam samochodu. And set up a table. Tam rozłożyli stół. And Stephen Wozniak invented the first personal computer. I tam Stephen Wozniak wymyślił pierwszy komputer, laptop. Nie laptop, przepraszam, komputer personalny. And the whole world began to change in the way it processes information. I wtedy cały świat zaczął się zmieniać w sposobie, w jaki przerabiano informacje. At that time there was no such thing as a cell phone. W tamtym czasie nie było czegoś takiego jak komórka. How old are you? Ile macie lat? Do you remember? Czy wy pamiętacie? Going way, way back in time. Te czasy dawne, dawne. When your phone had a cord and it was connected to the wall. Kiedy wasz telefon miał tak połączenie, kabel. Some of you tak. Still have that phone, right? Niektórzy z was jeszcze mają taki telefon. In my office we have these phones. Oczywiście u mnie w biurze takie jeszcze są. But you don't have to have
a phone connected to the wall anymore. Now we have cell phones. Ale nie musimy już mieć takich telefonów, które mają kable, and personal ale możemy computers. Mieć oczywiście telefony komórkowe, możemy and mieć iPads and iPods. iPady, iPody, swoje oczywiście komputery. And this young man, Stephen Wozniak, with Steve Jobs. I ten młody człowiek, Stephen Wozniak, razem ze Stephen Jobsem. They were the engineers of this revolution. Stali się inżynierami, którzy spowodowali całą tą rewolucję. Now, shortly into their career, i oczywiście, gdy dopiero zaczynali, there was another company. Powstała również inna spółka. Have you heard of Microsoft? Słyszeliście o Microsoft? Bill Gates. O Billu Gatesie? And this company had also a slogan. I tamta spółka też miała swój takie swoje hasło przewodnie. A slogan to define their company. Które miało pokazywać, jaki charakter ma ich spółka. And the slogan was this. I brzmiało w ten sposób. Think. Myśl. That's all. Just think. Po prostu myśl. Microsoft said to the world, think. Microsoft mówił światu, myśl. Stephen Wozniak and Steve Jobs came along and they said no. Natomiast Steve Wozniak i Steve Jobs powiedzieli do not just merely think. Nie, nie, nie wystarczy po prostu myśleć. Think different. Myśl inaczej. The entire computer technological world was moving in one direction. Cały świat technologii komputerowej zmierzał w jednym kierunku. And Stephen Wozniak created a machine. A Stephen Wozniak stworzył maszynę. And turned around and went the opposite direction. I poszedł dokładnie w drugą stronę. The whole world has changed. Cały świat został zmieniony. Now we have information at our fingertips all the time. Teraz mamy easily. Dostęp do informacji w sposób bardzo prosty i zawsze możemy sięgnąć po jakieś informacje. And it all began with just this one man, this Polish man, who said, I will think different. I wszystko zaczęło się od tego jednego człowieka, tego Polaka, który pomyślał wtedy, ja będę myśleć inaczej. This is just computer technology. I oczywiście to jest tylko technologia komputerowa. It is significant, it is important for many ventures in life. To jest oczywiście ważne w wielu dziedzinach naszego życia. But it is not hugely significant in the eternal scheme of things. Ale jeżeli pomyślimy o tym takim przedziale wiecznym, to nie jest to aż tak niezwykle istotne. Something far more significant is going on in the world. Wiemy przecież, że coś dużo bardziej ważnego dzieje się w tej chwili very we wszechświecie. Now. Słuchajcie uważnie. The whole world cały świat is thinking myśli in one direction. W pewnym kierunku. Millions upon millions of people thinking one particular direction about God. Są całe miliony osób, które po prostu myślą w konkretny sposób na temat Boga. W pewny sposób określony. There is a particular specific way that people see God. Jest pewien określony sposób, w jaki ci ludzie postrzegają Boga. Think about it this way for a moment. Pomyślcie na chwilkę w ten sposób. How many people are there in the world? Ile ludzi jest na świecie? About 7.3 or 4 billion, right? 7,3 miliardów. But then do a very simple breakdown of the population. Ale teraz zróbmy taki podział tej całej populacji. Among those 7 billion people, wśród tych osób, tych wszystkich ludzi, how do people think about God? W jaki sposób ci ludzie myślą o Bogu? How many religions are there? Ile jest różnych religii? How many philosophies? Ile filozofii? It seems like there are hundreds, if not thousands, of different religions and philosophies. Zdaje się, że jest setki, jeżeli nie tysiące różnych ruchów filozoficznych, także religijnych. But at the foundation, they are not very different. Ale jeżeli przyjrzymy im się bliżej, one wcale się tak od siebie nie różnią. In the world today, there are maybe 1.3 billion Catholics.
Na świecie znajduje się około 1,3 miliarda katolików. And I understand that most of them live in Poland, right? I myślę, że większość z nich mieszka w Polsce, prawda? So 1.3 billion Catholics, and then there are 1 billion Muslims. Potem mamy miliard osób wyznania muzułmańskiego. And there are about 1 billion Protestants. Potem mamy z kolei kolejny miliard protestantów. And 1 billion Hindus. I miliard Hindus. 1.5 billion Buddhists. Pół miliarda buddystów. Another 1.5 billion kolejne pantheists of various local religions. Pół miliarda osób, które wierzą w różne bóstwa. Do you see how easily most of the human race is thinking? Czy widzicie, w jaki sposób większość z ludzi na świecie myśli? All of these billions and billions of people have an opinion, a picture of God. Wszyscy ci ludzie mają pewien obraz Boga i mają pewne zdanie na jego temat. And the opinion doesn't vary. It's not that different from one to the other. I to zdanie ich, czy ta opinia ich na temat Boga wcale się tak nie różni, jeżeli chodzi o te różne wyznania. Most of the people in the world believe things about God that make them either afraid of God or make them reject God. Większość z ludzi na świecie albo wierzy w takie rzeczy na temat Boga, że boją się go, albo z kolei po prostu go odrzucają. So it seems like the only options are to be afraid or to reject. I zdaje się, że jedynymi opcjami, jakie mają, to jest to, że albo bać się Boga, albo go zupełnie odrzucić. A simple example. I taki pewien prosty przykład. The 1 billion Catholics and the 1 billion Muslims and the 1 billion Protestants all believe in eternal torment. Takim prostym przykładem jest to, że miliard katolików, miliard muzułmanów i miliard protestantów, wszyscy ci ludzie uważają, że będzie piekło. That is not my subject, it is one example. Nie będę teraz mówił o tym, ale to jest pewien przykład. Eternal torment is a doctrine, it's a teaching. To piekło, które będzie trwało na wieki, jest pewną nauką, pewną doktryną. And it forms in the mind a picture of God, an opinion of God. Który z kolei powoduje, że ludzie mają pewną opinię na temat Boga w związku z tą doktryną. But the same is true of every doctrine. I to samo można powiedzieć o każdej doktrynie. Every doctrine formulates in the mind a picture of God. Każda doktryna powoduje, że człowiek zaczyna mieć pewien obraz Boga w umyśle swoim. And the picture that we hold in our hearts of God dictates the way we feel toward God. I ten obraz właśnie, który mamy, nosimy w sercu, powoduje, prowadzi do tego, że albo coś czujemy do Boga, albo nie. And the way we feel toward God dictates the way we behave toward God. I sposób, w jaki czujemy się względem Boga, powoduje, że następnie w jakiś określony sposób się zachowujemy. In other words, if I had a big whiteboard here, I would do the following illustration. Gdybym miał tutaj tablicę, to bym coś tutaj rozrysował na niej. A big T. Wielkie T. In English. Po angielsku. For thoughts. Myśli, czyli M po polsku. And an arching arrow. I potem będzie taka strzałka nad tym. And then an F for feelings. I potem U na uczucia. Or emotions. Albo E, emocje. And then another arrow. I potem kolejna strzałka, czyli tak with po kolei. A B for behaviors. Z, Z, zachowanie. And then another arrow. I kolejna strzałka. From the B back to the T, forming a circle. Od Z do M, czyli od zachowania do myśli, i tworzy to koło. So thoughts, czyli myśli, dictate feelings, wpływają na uczucia. And feelings dictate behaviors. A uczucia wpływają na nasze zachowania. And behaviors reinforce our thoughts. A nasze zachowania wzmacniają nasze myśli. This is true of every human being. I to jest prawdą, jeżeli chodzi o każdego człowieka. Every human being operates in precisely this way. Każdy człowiek dokładnie w ten sposób funkcjonuje.
The way I think determines the way I feel, which in turn determines how I behave. Sposób, w jaki myślę, określa sposób, w jaki się zachowuję, co czuję, tak? So the most vital level of human psychological activity is our thoughts. A więc najbardziej kluczowym poziomem naszego jestestwa psychicznego to są nasze myśli. How strong, how powerful are our thoughts? Jak silne są nasze myśli? Jaki efekt dają? Jaką moc mają nasze myśli? Just an example or two. Pewien przykład. In the United States there is a television show that is live and people are talking and they have an audience. W Stanach Zjednoczonych jest taki show telewizyjny, który dzieje się na żywo, są ludzie. They decided to do an experiment. I postanowili zrobić pewien eksperyment. To demonstrate the power of thoughts. Po to, żeby zademonstrować, jaką moc mają myśli. They did not tell the audience. Nie mówili oczywiście tym osobom tam. As the television program was going on with the live audience, i kiedy ten program miał miejsce, a man came out on the stage and he said, "I'm sorry, I have to interrupt. We have a problem in the building." Pewien człowiek wyszedł na scenę i powiedział: "Przepraszam, muszę tu państwu przerwać. Mamy pewien problem w tym budynku." There is an odorless gas that is leaking into the building. Pewien gaz zaczął uchodzić w tym budynku. Nie można go wyczuć. It is not deadly, but it will make you feel sick and you may vomit. Nie jest on śmiertelny, ale może spowodować, że poczujecie się źle i zaczniecie wymiotować. So we need to very quickly, but in an orderly manner, we need to evacuate the building. A więc bardzo szybko, ale również w sposób taki poukładany, musimy wyjść z tego budynku. And immediately people began to feel sick. I natychmiast ludzie zaczęli się źle czuć. And some of them were vomiting. I niektórzy z nich naprawdę zaczęli wymiotować. And then the television program host said, "Wait a minute, it was just an experiment." Potem prezenter powiedział: "Chwileczka, to był tylko eksperyment." There is no odorless gas. Tak naprawdę nie ma żadnego trującego gazu. But they were feeling sick. Ale oni czuli się źle. They were feeling sick because of their thoughts. Źle się czuli z powodu swoich myśli. Another study was done in Japan. Wykonano inne badanie w Japonii. They took a group of boys who are allergic to a particular plant, to a particular tree, actually. Zbadano taką grupkę chłopców, którzy mieli alergię na pewny rodzaj drzewa. And anytime they touch this tree, then their skin will break out into a rash and even into little blisters. I gdyby dotknęli się takiego drzewa, to na ich skórze pojawiłoby się zaczerwienienie, nawet popękałaby. And so they put a blindfold on the children. A więc zakryli dzieciom oczy. And they had two groups, those who were allergic and those who were not. I były dwie grupy. Jedna grupa z tych chłopców, którzy byli alergikami, druga, która nie była. And among those who were allergic to this particular tree, i wśród tych, którzy mieli tą alergię na to drzewo, with the blindfold on, którzy nic nie widzieli, they got a plant, some leaves, a branch from a tree, podano im gałązkę z drzewa. And the boys with the blindfold on, they rubbed it on the arm and on the hands. No i dotknęli tą gałązką ich ręce. And as they were rubbing, i już podczas gdy tak właśnie ocierali tą gałązką they ich ręce, told the boys, "It is the plant, the tree you are allergic to." Powiedziano tym chłopcom, że to jest właśnie gałązka z tego drzewa, na które mają alergię. But it was not. Ale tak naprawdę w rzeczywistości nie była to taka gałązka. But what do you think happened? I co myślicie, co się wydarzyło? They had an allergy. They had an allergic reaction. Of course, they began to have a rash and blisters. Oczywiście, dokładnie tak. Zaczęło im się pojawiać zaczerwienienie. Za chwilę popękała im skóra. And then they removed the blindfold and they showed the boys, no, it's not true. It's not the plant you are allergic to. Potem oczywiście pokazano im, że to nie jest to drzewo, na które oni mają alergię, że to nie jest to. But how powerful is the mind? Ale zobaczcie, jaką moc mają myśli.
One more example. Jeszcze jeden przykład wam podam. There is a particular condition, I don't know what it is called in Polish, but it is called in English pseudo-pregnancy. Jest pewien taki stan, nie wiem jak to nazywa się po polsku, ale coś takiego jak pseudo-ciąża. Have you heard ciąża of it? Urojona, zgadza się. Słyszeliście o tym, prawda? Yes, they are. Yeah, pseudo-pregnancy is when a person believes they are pregnant. To jest taki stan, w którym dana osoba ma przekonanie, że jest w ciąży. Because they want to be pregnant so badly. Bo tak bardzo chce być w ciąży, że jej się wydaje, że jest. And the abdomen begins to grow. I zaczyna rosnąć brzuszek. Without any food. Bez żadnej przyczyny. Food, without McDonald's. Bez McDonald'sa, bez jedzenia, po prostu. And grow and grow. Brzuszek zaczyna rosnąć, rosnąć, rosnąć. To full term. Aż po prostu wygląda naprawdę, jakby zaraz miała ta pani urodzić. And the human being will even at 9 months begin to experience labor pains and go into labor and there is no baby. I nawet udowodniono, że takie kobiety doświadczają bólów przedporodowych, idą rodzić, okazuje się, że nie ma dziecka. So my point is this. Więc to, co chcę powiedzieć, the mind is very powerful. To jest to, że umysł ma wielką moc. The way we think affects us. Sposób, w jaki myślimy, wpływa na nas. It affects our emotions. Wpływa na nasze uczucia. Now let me tell a different story. Chciałabym teraz wam opowiedzieć inną historię. Not about the biological or physiological effects of allergic reactions or odorless gas or pseudo-pregnancy. No, all of that lay it aside. Nie chciałabym teraz mówić na temat fizycznych różnych takich reakcji na czy to gaz, czy to na jakieś alergeny. To wszystko odkładamy na bok. Imagine a particular scenario. Wyobraźcie sobie teraz taką scenę. A man is told by his best friend. Pewien człowiek został mu powiedziane przez jego najlepszego przyjaciela. Oh, David, I have something to tell you. Dawid, mam ci coś do powiedzenia. I'm very sorry, but I have to tell you. Słuchaj, jest mi strasznie przykro, ale muszę ci powiedzieć. Oh, I don't know if I should. I don't know if I Słuchaj, should tell nie you. Wiem, czy ci powinienem powiedzieć. Oh, no, I have to tell you. No, ale muszę ci powiedzieć. I just saw your wife with another man. Widziałem twoją żonę przed chwilą z jakimś obcym mężczyzną. I was just driving by and she was with him and they were manifesting affection for one another on a level that was not appropriate. Widziałem ich, jak przyjeżdżałem, oni byli w samochodzie i po prostu, no, widać było, że łączy ich coś, takie uczucie, co nie wypadało, żeby ich łączyło. So now the man has a thought. Teraz ten człowiek ma pewną myśl. He goes home that evening. Jedzie do domu tamtego wieczora. And his wife comes home. Jego żona przyjeżdża do domu. She walks in the door. Chodzi przez drzwi. Good evening. I mówi: cześć. How are you? Jak się masz, kochanie? How does he feel? A on jak się czuje? How does he feel? No jak może się on czuć? Even if his friend lied to him. Nawet gdyby jego przyjaciel go kłamał, he still is struggling in his mind until he knows the truth. To wciąż będzie miał wątpliwości w swoim umyśle, póki nie dowie się prawdy. If you believe that someone is unfaithful to you, even if it is not true, your emotions will be affected and your attitude and your actions will be affected. Jeżeli wierzycie w to, że ktoś jest niewierny wam, mimo że to może być nawet nieprawda, to w jaki sposób będzie to odzwierciedlać się w waszych uczuciach, w waszym stosunku do kogoś? Now, how much more significant is this reality regarding our relationship with God? O ileż bardziej istotna jest rzeczywistość, która wpływa na nasz związek z Bogiem. The world is filled with people who believe things in their minds about God. Świat jest pełen ludzi, którzy myślą w różny sposób na temat Boga. And the way they think
toward God affects the way they feel toward God. I ten sposób, w jaki myślą o Bogu, wpływa na to, w jaki sposób myślą o Nim i czują, czy coś czują do Niego. In your Bible at a very fascinating scripture. Spójrzcie na niezwykły tekst w waszych Bibliach. Isaiah chapter 60. Isaiah 60. Jest to Izajasz 60 rozdział. And we're just going to read verses 1 through 3. Przeczytamy wiersze od 1 do 3. It's very, very enlightening. To są takie wersety, które naprawdę potrafią rozjaśnić nam wiele. Isaiah chapter 60, verses 1 through 3. Więc Izajasz 60 od wersetu 1 do 3. Do you want to just read the verses through, or should I read them first? You can just read them. Powstań, zajaśnij, gdyż zjawiła się Twoja światłość, a chwała Pańska rozbłysła nad Tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i mrok narody, lecz nad Tobą zabłyśnie Pan, a Jego chwała ukaże się nad Tobą. I pójdą narody do Twojej światłości, a królowie do blasku, który jaśnieje nad Tobą. So God is addressing His people here. A więc tutaj Bóg zwraca się do swojego ludu. He says, arise and radiate or shine. I mówi tak, powstań i zajaśnij. Because your light has come. Dlatego, że wasza światłość nadeszła. But notice verse 2 very carefully. Ale zwróćcie na werset drugi. Darkness shall cover the earth and deep darkness the people. Ciemność będzie okrywała ziemię i mrok ludy. So we have a contrast here between light and darkness. A więc widzimy tu pewien kontrast pomiędzy światłem a ciemnością. It's not describing literal light and literal darkness. It's a symbol, it's a metaphor. Widzimy, że to jest metafora, pewien symbol. Nie chodzi tutaj konkretnie o światło i ciemność, tak? The darkness that covers the people is darkness in their thinking, in their belief systems regarding God. Ta ciemność, która okrywa ludy, to jest ciemność, jeżeli chodzi o zrozumienie Boga. To jest ciemność, która wynika z ich religii. There are doctrines and theologies and philosophies that portray God in a false light. Ponieważ istnieją doktryny i takie ruchy filozoficzne, które przedstawiają Boga w fałszywym świetle. People have formulated opinions about God. Ludzie pewne opinie na temat Boga wytworzyli. Opinions that are dark. I to są takie mroczne opinie. This is describing the world we live in. Ten tekst właśnie mówi nam o świecie, w którym my żyjemy. God's glory, God's character has been blocked from people's view. Chwała Boża, charakter Pana Boga został taki zaciemniony przed ludźmi. Like an eclipse where the glory and the light of the sun is blocked from view. Tak jak księżyc, który zakrywa słońce, w ten sam sposób zakryte jest prawdziwe zrozumienie Boga. That is the world we live in. I to jest ten świat, w którym my obecnie żyjemy. We live in a world in which people hold opinions about God that lead them to either be afraid of God or to reject God. Żyjemy w świecie, w którym ludzie mają takie zdanie na temat Boga, że albo go odrzucają, albo się go po prostu boją. It is becoming increasingly more and more popular for people to turn away from God and to claim to be either agnostic or atheist. Coraz częściej zdarza się, że ludzie po prostu odwracają się od Boga, stając się ateistami, agnostykami. But many times when people are rejecting God, they are rejecting a false picture of God. Ale najczęściej dzieje się tak, że gdy ci ludzie odrzucają Boga, to tak naprawdę odrzucają fałszywy obraz Boga, ten obraz, który im się nie podoba. One time I was getting on an airplane to fly somewhere. Pewnego razu leciałem samolotem. So I got on the plane and I took my seat. Siadłem na ten samolot, usiadłem sobie na swoim and miejscu. I opened a book and I began to read. I otworzyłem sobie książkę, zacząłem sobie czytać. And I could sense that the man sitting next to me was glancing over to see what I was reading.
I wyczułem, że osoba, która siedziała obok mnie, tak patrzyła, co ja sobie czytam. And it was a religious book. I to było oczywiście, to była książka religijna. So he saw the word God or something. I zobaczył tam słowo Bóg. Albo, and so he wanted to have a conversation. Albo coś w tym stylu i chciał ze mną porozmawiać. He said, I'm an atheist. Powiedział, ja jestem ateistą. I don't believe in the existence of God. Ja nie wierzę w to, że Bóg istnieje. And I said, oh, I'm an atheist too. Ja powiedziałem, tak, ja też jestem ateistą. He said, you are? And powiedział, I said, tak. Yes. Powiedziałem, tak. He said, well, you're reading this theological book. It's a religious book. Ale przecież ty czytasz taką książkę religijną. I said, yeah, I'm reading this book, but I'm an atheist. Mówię, tak, tak, czytam, ale ja jestem ateistą. And he smiled, he was happy. On się uśmiechnął i był zadowolony. He was an atheist, and now I was an atheist as well, and we were there and sharing the same ideology. On był ateistą i ja też, no i więc razem żeśmy trwali w pewnej ideologii. He said, are you sure you're an atheist? Powiedział, jesteś pewien, że jesteś ateistą? And I said, yes. Powiedziałam, tak. I said, describe to me the God you do not believe in. Mówię do niego tak. Opisz mi Boga, w którego nie wierzysz. And he was a little confused. On był trochę taki zdziwiony tym. He said, what? Ale mówię, co? I said, describe to me the God you do not believe in. A ja mówię, proszę, opisz mi tego Boga, w którego ty nie wierzysz. He was silent for just a few seconds. Przez chwilę był cichy. And then he said, well, you know, a God who is all powerful and he is controlling everybody and he will torture people in hell forever if they do not obey him. Mówi, no wiesz, no taki Bóg, który po prostu ma taką moc i po prostu wszystkich zmusza do wykonywania swojej woli, a tych, którzy nie będą tego robić, to będzie torturował w piekle przez całe wieki. And before we are even born, he predetermines who will be saved and who will be lost. I nawet zanim się urodzimy, to on już zdecyduje, kto będzie zbawiony, a kto będzie zgubiony. And those who are lost, he will torture them forever. A ci, którzy będą zgubieni, to on ich będzie torturował na całe wieki. I said, that is the God that you do not believe in. Ja mówię, to jest ten Bóg, którego ty nie wierzysz? And he said, yes. On mówi, no tak. I said, I also deny the existence of that God. Ja mówię, ja też w takiego Boga nie wierzę. W takiego, jakiego Pan opisał. He said, but are you an atheist? Ale jesteś ateistą, prawda? Powiedział. I said, yes, I am an atheist in the sense that I deny the existence of the God that you also reject. Ja powiedziałem, no tak, jestem ateistą w tym sensie, że absolutnie nie zgadzam się z tym, że istnieje taki Bóg, którego ty właśnie mi opisałeś. But I said, allow me to just describe for you a different option. Ale powiedziałam, pozwól mi pokazać ci pewną inną opcję. I said, what if a God could exist? I'm not saying he does, but hypothetically, what if a God could exist that will do none of those things you have just described? I powiedziałam tak, ale co jeśli, nie mówię, że tak jest, ale tak teoretycznie pomyślmy, co jeśli taki Bóg istnieje, który nie robi żadnej z tych rzeczy, o których ty wspominałeś? What if a God could exist that is entirely different than the one you have described? Co jeśli istnieje Bóg, który jest zupełnie inny od tego Boga, którego ty mi opisałeś? He said, like what? On mówi, ale jaki na przykład? I said, what if there were a God who perfectly loves every person with all his heart and would rather die for every person than to ever do them harm? I mówię do niego tak. Co jeśli istnieje taki Bóg, który kocha ludzi tak bardzo, że wolałby sam umrzeć, żebyśmy my mogli żyć? Co jeśli? I said, if that kind of God could exist, would you want him to? I powiedziałem mu tak. Jeśli taki Bóg mógłby istnieć, to czy chciałbyś, żeby istniał? He said, yes, of course. On powiedział, no pewnie, no czemu nie? I said, so you are not an atheist. To mówię, w takim razie pan nie jest ateistą.
Because you are hoping for the existence of the God that I do believe in. Dlatego, że ma pan nadzieję na to, że istnieje taki Bóg, którego ja wierzę. And I am telling you that I believe in a God that is entirely different than the God you have rejected. I ja wierzę osobiście w takiego Boga, który jest zupełnie inny od tego Boga, którego pan mi opisał. So you have not rejected the God I believe in, you've never met him. Więc jak się okazuje, pan wcale nie odrzucił tego Boga, w którego ja wierzę, po prostu pan go nigdy nie spotkał. I'm talking to you about a God you don't know. Bo ja mówię panu o takim Bogu, którego ty nie znasz. And so this man began to think differently. A więc ten człowiek zaczął myśleć inaczej. The world is filled with people who have dark pictures of God in their minds, in their thoughts. Świat jest pełen ludzi, którzy mają pewne ciemne i złe i mroczne myśli na temat Boga. Many people who are atheists because they have been lied to about God. Wielu z tych ludzi, którzy są ateistami, to są ludzie, którzy po prostu są tacy, ponieważ ktoś powiedział im nieprawdę na temat Boga. And many people are leaving mainstream religion simply because they look at the theology and the doctrines and they can't accept them. Wiele osób odchodzi od chrześcijaństwa tylko dlatego, że patrzą na te doktryny i dochodzą do wniosku, że nie są w stanie je przyjąć, zaakceptować. Western European countries, for example. Na przykład kraje Europy Zachodniej. If you travel through many of these countries, you will see large religious buildings from history. Jeżeli podróżuje się w takich krajach, to widać takie budynki, które kiedyś były budynkami świątyniami, prawda, kościołami. Churches everywhere. Wszędzie są kościoły, stare. But they are empty. Ale puste. Why are they empty? A czemu są puste? The Western European countries at one time were all Christian. Kiedyś w pewnym okresie kraje Europy Zachodniej były bardzo chrześcijańskie. Christian in quote marks. No mówię chrześcijańskie w takich myślnikach. So a group of people went to, for example, the city of Amsterdam. Pewna grupa osób pojechała do Amsterdamu. And they were walking up and down the streets. I tak sobie chodzili po ulicach. Doing a questionnaire, just two questions. I przeprowadzali ankietę składającą się z dwóch pytań. Stopping people on the streets. Zatrzymywali osoby na ulicach. Asking two questions. I zadawali dwa pytania. Number one. Pierwsze. Do you have any interest in church or religion? Pierwsze pytanie. Czy interesujesz się w ogóle lub w jakimś najmniejszym stopniu kościołem albo religią? And 8 out of 10 people said no. Osiem no interest. Z 10 osób deklarowało, że nie mają żadnego zainteresowania. Do you have any interest in church or religion? No. Jeżeli chodzi o kościół i religię, nie są zainteresowani. But then they said, well, we have one more question. A potem powiedzieli, jeszcze jedno pytanie mamy. Do you have any interest or curiosity about God or Jesus? Czy interesujesz się albo jesteś ciekawy na temat Boga albo Jezusa? And the numbers reversed. I wtedy zmieniło się wszystko. 8 out of 10 people said yes. 8 na 10 osób mówiło tak. Do you see the difference? Widzicie różnicę? Do you have an interest in religion? No. Czy interesujesz się religią? Nie. Do you have an interest in God? Yes. Czy interesujesz się Bogiem? Tak. That is the world that we are living in. I to jest ten świat, w którym my żyjemy. Even in a country like Poland, i nawet w takim kraju jak Polska, where maybe, I don't know, 70% or 80% of the people are Catholic, is it true? Gdzie około 70, nawet 80% osób to katolicy, to prawda? Is it more or less? Więcej czy mniej? Even more? Jeszcze więcej osób? 80%?
80? 90%? 90? 95%? 95? Not 100%. Ale nie 100, prawda? Okay. So, let's say 95%. Dobrze, więc 95%. But even in countries where there is a high profession of belief in God, ale nawet w takich krajach, w których wiele osób deklaruje, że wierzą w Boga, we have to ask ourselves the question. Musimy sobie zadać takie pytanie. Do the majority of the people believe in God with fear or with love? Czy większość z tych osób wierzy w Boga z miłością czy z bojaźnią? These are two entirely different psychological frameworks. Bo to są dwa zupełnie różniące się od siebie stany psychiczne. With fear. Mostly fear. No tak, oczywiście. Większość so tych osób it is ma, a form of slavery. Ma pewien lęk, więc to jest pewien rodzaj niewolnictwa. Yes? Prawda? No? Tak czy nie? Yes, it's a form of slavery. Tak, no to jest pewna forma niewolnictwa. How many of you are married? Raise your hand if you are married. Ilu z was ma męża lub żonę? Raise your hand if you are married. Come on, podnieście raise your hand. Ręce. Okay. So is marriage more like friendship or slavery? Czy małżeństwo jest bardziej jak przyjaźń czy jak niewolnictwo? All those who say slavery, raise your hand. Wszyscy, którzy mówią, że to jest niewolnictwo, ręka do góry. Oh, you're being very careful. Widzę, że ostrożnie. The president just grabbed his wife's hand and he is holding her tight. Przewodniczący ASC właśnie trzyma swoją żonę mocno za rękę. Marriage is characterized, or it is supposed to be characterized by friendship. Małżeństwo powinno się charakteryzować przyjaźnią. Not by fear. A nie strachem czy lękiem. And our relationship with God must be characterized by friendship. I nasz związek z Bogiem również powinna cechować przyjaźń. Not slavery, not fear. A nie niewolnictwo czy strach. But the problem is this. Ale jest pewien problem. You're in charge of the time and I can't see it. It's gone. Już widzę, że czas minął albo się wyłączył. Jeszcze jest. Okej, okay, I see it now. Here is the problem. Tutaj mamy pewien problem. Our thoughts, our beliefs, our doctrines about God affect the way we feel. Nasze myśli, nasze uczucia, nasze postępowanie dotyczące Boga wpływa na sposób, w jaki my czujemy się ogólnie. So it is absolutely vital. It is important that we have a clear and beautiful picture of God. A więc jest to rzeczą absolutnie kluczową, abyśmy mieli właściwe zrozumienie Boga. And so we are going to spend our time together here exploring the character of God. A więc nasz czas tutaj spędzimy na odkrywaniu charakteru Boga. It is very difficult to change behaviors. Bardzo ciężko jest zmienić zachowanie. It is very difficult to change emotions. Bardzo ciężko jest również zmienić uczucia. We have to begin by changing our thoughts. Musimy zacząć od zmieniania naszych myśli. And when we think accurate, beautiful thoughts about God. I gdy będziemy myśleć prawdziwe myśli na temat Boga, takie piękne myśli o Nim, then our hearts will change. To nasze serca doznają przemiany. And our lives will change. I tym samym nasze życie. Let's pray together. Pomódlmy się razem. Father, thank you for the beauty of your character revealed in Jesus. Ojcze, dziękuję Tobie za piękno Twojego charakteru, które objawiłeś w Jezusie. Please open our hearts to you. Proszę, otwórz nasze serca na Ciebie. Help us to see the beauty of your character. Pomóż nam zobaczyć piękno Twojego charakteru. Remove the darkness from our minds. Panie, usuń ciemność, która znajduje się w naszych umysłach. So that we may know you and love you for who you really are. Abyśmy mogli Ciebie poznać i pokochać za to, kim naprawdę jesteś. In Jesus' name. Modlimy się w imieniu Amen. Jezusa. Amen.